Witam Was serdecznie w audycji Frywolnie Nakręceni. Przed mikrofonem Kamila Kruk, a moim gościem jest dzisiaj Kasia Skoczek. Kasia jest prezesem fundacji Slow Life, jest też współwłaścicielką firmy Tobea, a z drugiej strony działa aktywnie biznesowo, działa aktywnie społecznie, a propaguje Slow Life. Kasia, usłyszałam też o Tobie, że jesteś rewelacyjnym menadżerem i taką osobą życiowo osadzoną z ogromną mądrością. Więc chciałabym się Ciebie zapytać, co to jest ten Twój slow projekt i jak się on ma do takiego właśnie funkcjonowania biznesowego? Jak to połączyć? Cześć Kamila, dzień dobry wszystkim. Przyznam, że troszeczkę mi zatrzymał oddech, jak mówiłaś o tej opinii i w ogóle jak wystawiłaś mi tą całą laurkę i chyba będziemy musiały to trochę uporządkować. Dobrze. Tak fajnie powiedziałaś, że z jednej strony robię to i tamto, a z drugiej strony robię coś tam. Dla większości ludzi to się nie łączy. A dla mnie łączy się totalnie i stanowi jedną bardzo spójną całość. No i teraz pytanie, od czego zaczniemy? Jak wiesz i powiedziałaś, powołałam fundację. To takie moje dziecko, mój pomysł i bardzo się cieszę, że Monika Madejska i Tomek Kuryło powołali ją razem ze mną. Ta fundacja to taki kaganek oświaty na temat tego, czym jest zjawisko wypalenia i dlaczego nie warto się do tego stanu doprowadzać. To jest nasz kaganek oświaty. I faktycznie od 3 lat tą wiedzę niesiemy. Równocześnie pracuję w biznesie, bo jak wiesz, od kilkunastu lat pracuję w biznesie i dzielę się swoim dotychczasowym doświadczeniem z moimi obecnymi klientami. Ale jest też cała sfera zainteresowań nie tylko biznesowych. Nasze życie to nie tylko biznes, to różne pasje, zainteresowania, no i cóż, doświadczenia. I zrodził się faktycznie Slow Project jako coś bardzo osobistego w tym wszystkim, bo z jednej strony fundacja jest ideowa, ale przez fundację pokazuje to, co związane ze zjawiskiem wypalenia, z radzeniem sobie w życiu zawodowym, radzeniem sobie ze stresem i to jest ten główny nurt wiedzy, którą niesiemy. Natomiast Slow Project to dzielenie się osobistymi doświadczeniami różnymi, pochodzącymi z tego, że w pewnym momencie też zaczęłam się uczyć, jak dbać o siebie. Kiedyś pracowałam intensywnie w biznesie, po kilkanaście godzin mało spałam, ale wydawało mi się, że o siebie dbam. Żyłam bardzo szybko i bardzo z pasją. Okazało się, że jednak nie posiadałam umiejętności dbania o siebie, mój organizm się w końcu zbuntował i tak zaczęła się nowa droga odkrywania trochę innego świata. Na pewno zaczęło się od zmierzenia się z jogą, która gdzieś tam już dawno chodziła po głowie. Pamiętam, gdy jechałam na swój pierwszy jogiczny wyjazd, byłam tak zmęczona pracą, że marzyłam o wszystkim, tylko nie o tym, żeby ćwiczyć jakąkolwiek jogę. Jednak gdy stanęłam pierwszy raz na macie, to zrozumiałam, że odkryłam coś bardzo mojego i tu zaczęła się jedna z moich przygód, przygoda z jogą, która jest w moim życiu obecna cały czas w pełnym wymiarze, bo joga to nie tylko ćwiczenie asan, czyli pozycji, tymi, z którymi ona się kojarzy. Ma ona dużo szerszy wymiar, sprowadzająca się do systemu wartości, do medytacji. To jest dużo szerszy wymiar. Jednocześnie zaczęła się ścieżka związana z nowym odżywianiem, bo samo z siebie przyszło coś, czego nigdy nie planowałam, czyli przestanie jedzenia mięsa. Zaprzestałam jeść mięso, a później poszły z tym dalsze zainteresowania dietetyczne. I w ten oto sposób zaczęłam po prostu bardzo interesować się odżywianiem. Jedzenie nie jest jedzeniem. Jemy po to, by żyć, a nie żyjemy po to, by jeść. To, co jemy, odżywia nasz organizm. Więc zaczęła się ścieżka podchodzenia do własnego ciała w ten sposób, ogromnego szacunku do ciała, czego też uczy joga, uważności na to ciało. I to był początek bardzo ciekawej drogi ostatnich lat. Moim gościem jest dzisiaj Katarzyna Skoczek. Rozmawiamy o życiu w wersji slow i o twoim, Kasia, slow projekcie. I powiedziałaś o tym, że u ciebie to się zaczęło od takiego zmęczenia w pracy, takiego bycia nakręconą. Trafiłaś między innymi na jogę, zaczęłaś się zdrowo odżywiać. Czy w takim razie życie takie slow life to jest joga i zdrowe odżywianie? I tak, i nie. Bo absolutnie nie jest powiedziane, że każdy ma ćwiczyć jogę. No, zdrowe odżywianie zalecałabym jednak każdemu, jednak joga jest absolutnie wolnym wyborem. Ważne jest, żeby poszukiwać. Bo czym jest slow life? Dla mnie slow life jest takim powrotem do korzeni, powrotem do natury, powrotem do smaku życia. To wszystko jest nierozłączne ze zwróceniem się na siebie, bo to się wiąże bardzo z szacunkiem do siebie. Więc ważne jest, żeby poszukiwać swojej drogi. I czy to będzie joga, czy to będzie tai chi, czy to będzie jeżdżenie na rowerze, czy to będzie malowanie, robienie robótek ręcznych, jazda konna, cokolwiek. Ale warto jest poszukiwać w
wśród takich bardzo podstawowych, pierwotnych rzeczy odkrywać te smaki, które gdzieś tam w dzisiejszych czasach zostały zagubione. Jesteśmy otoczeni przez technologię, przez masową informację. Ten powszechny pęd i to bombardowanie sprawia, że po pierwsze gubimy coś, co było, po drugie przestajemy słyszeć siebie. Tylko taki jest trochę pęd. Pojawiają się kolejne szanse, za którymi chcemy podążać. Trzeba robić karierę i odnosić sukces. A kto powiedział, że trzeba? No i pytanie, czym jest ten sukces w pojęciu osobistym? Warto się nad tym też zastanowić, bo czy ten sukces jest na pewno związany z karierą? W moim pojęciu nie, ale każdy ma na to swoją osobistą definicję. W moim życiu dużo jest takiej pasji, energii, życia. Natomiast pytanie, czy ten sukces definiujemy go poprzez oczekiwania naszego otoczenia, oczekiwania społeczne, czy takie też związane z naszym wiekiem, wymaganiami pokoleniowymi, tak bym to trochę nazwała. Macie w tym zakresie jakieś doświadczenia jako fundacja? Zastanawiam się, czy mamy jako fundacja. Fajnie, że powiedziałaś o oczekiwaniach społecznych i wymaganiach społecznych, bo to jest coś, co bardzo determinuje wybory. I nie tylko w naszych czasach, tak było zawsze. Jednak kluczem jest odcięcie się od tego i zapytanie, co jest dla mnie dobre. Na pewno w tym też pomaga praktyka uważności. To jest też jeden z kolejnych wątków. Rok temu bardzo świadomie trafiłam na kurs uważności. Okazało się, że tak naprawdę tą uważność to ja praktykuję już od paru dobrych lat. Może potrzebowałam sobie ustrukturyzować, czym to faktycznie jest, ale że ta uważność jest w moim życiu. I w tym wszystkim, oprócz chwytania momentu i bycia w nim osadzonym, chodzi też o złapanie takiego pewnego dystansu, o osadzenie się bardzo w sobie. Czego potrzebuję ja? Nie otoczenie, bo tak naprawdę tylko ja wiem, co jest dla mnie dobre. Otoczenie tego nie wie. To jest trudne. Ja nie mówię, że o tak po tej rozmowie, jeżeli nasi słuchacze się nią zainspirują, mogą na drugi dzień postanowić, odcinam się. Nie, jednak na pewno warto poszukiwać takiej ścieżki, poszukiwać siebie, bo cała mądrość jest w nas, cała wiedza jest w nas i wszystkie potrzeby są w nas. I są przeróżne drogi, sama wiesz o tym, pracując jako coach z różnymi osobami. Pomagasz ludziom wydobywać z nich to, co jest. Bo założeniem coachingu, jednym z bazowych, jest to, że wiedza jest w człowieku. Tylko trzeba ją pomóc wydobyć. To jest też jedna z metod, która pomaga. Ważne, żeby znaleźć swoją do tej pracy. To jak w takim razie można wprowadzać w swoim życiu slow? Powiedziałaś o tym, że możemy być bardziej uważni, możemy zwracać uwagę na to, co w nas w środku, a nie to, co z zewnątrz przychodzi, ale też w pewien sposób odcinać się od takich może pewnych stereotypowych decyzji, jakie ludzie podejmują. To co jeszcze warto zrobić? Co ty rekomendujesz chociażby w swoim projekcie? Zanim zacznę ci odpowiadać na to pytanie, od razu powiem, że dla mnie filozofia slow i uważne życie bardzo się przeplatają. To są tak naprawdę dwa nurty, o których jest mowa. Z jednej strony ta filozofia, z drugiej strony uważność. Jednak dla mnie trudno żyć zgodnie z filozofią slow bez życia uważnym, a jednocześnie praktyka uważności bardzo wspiera życie slow. A slow nie znaczy wolno, tylko właśnie uważnie. Wiesz, co jest dobre na początek? Wybranie sobie jednej czynności jest bardzo dobra czynność. Ja się często do niej odnoszę, to jest jedzenie. I cenię sobie odżywianie i nie bez powodu ruch slow najbardziej rozwinięty jest w zakresie slow foodu. To wszystko nie dzieje się bez przyczyny. Wystarczy postanowić sobie codziennie, że posiłek jest celebracją. Ja nie mówię celebracja w stylu włoskim, dwugodzinna. Wystarczy, aby tych 10-15 minut spożywania posiłku skupić się na nim. Co jem? Dlaczego to jem? W jaki sposób odżywia to mój organizm? Starannie dobierać produkty do tego posiłku, aby to nie było byle jakie jedzenie, byle jakie w sensie przypadkowe, fast foodowe, aby było przemyślane. I skupić się faktycznie na tym posiłku. Uwierz mi, że praktyka, którą zaczynamy od takich drobnych czynności, rozprzestrzenia się z czasem na całość. Warto poświęcać sobie choćby chwilę. Ja wiem, że żyjemy w takich, a nie innych czasach, tym bardziej rodziny, które są nowe, zakładają się, mają nowe zobowiązania, to wszystko napędza i sprawia, że nie ma czasu. Ale znalezienie chwili dla siebie, chwili z książką, kwadransa spaceru codziennie, tej jednej prostej czynności, kiedy skupimy się tylko na sobie, na swoich myślach. Dobra, to ja mam od razu pytanie, bo czasem trafiają do mnie klienci, którzy mają właśnie z tym problem, żeby te 15 minut poleżeć na kanapie i nawet nie chodzi o taki brak czasu w kalendarzu, ale bardziej o to, że od razu pojawiają im się wyrzuty sumienia. To co myśli Kasia Skoczek? Albo co może rekomendować osobom, żeby rzeczywiście na tej kanapie móc położyć się z tą książką bez żadnych wyrzutów sumienia i wiedzieć, że robię dobrze dla siebie i dla swojego życia?
A cóż to za wyrzuty sumienia? Punktem wyjścia jest jedno. Póki nie zadbamy o siebie, nie zadbamy też o otoczenie. Lubię posługiwać się takim przykładem. Gdy wsiadamy do samolotu, na początku stewardesy udzielają nam instrukcji. Dotyczy ona również masek powietrznych. Najpierw załóż ją sobie, później zaopiekuj się dzieckiem. I dokładnie to dotyczy każdej sytuacji życiowej, czy naszych bliskich, naszej rodziny, sytuacji w pracy. Nie będziemy w stanie zadbać o nasze otoczenie, póki nie zatroszczymy się o siebie. Stąd ta miłość własna i uważność na siebie jest podstawą jakiejkolwiek efektywności i faktycznie oferowania siebie światu. 15 minut dla siebie to jest tylko inwestycja. To jest tych 15 minut miłości własnej. Tylko 15 minus 24 godzin. To bym odpowiedziała na twoje pytanie, że tu nie ma miejsca na wyrzuty sumienia. To jest 15 minut na miłość własną, którą trzeba uprawiać i praktykować. Więc jeśli chcecie pozbyć się tych wyrzutów sumienia, przypomnijcie sobie albo pomyślcie o tych instrukcjach w samolocie, że najpierw trzeba zadbać o siebie, a potem będziemy mieć siłę i energię, żeby zadbać o innych. Kamila Kruk, ze mną w studiu Kasia Skoczek, prezes Fundacji Slow Life. Kasia, powiedziałaś przed chwilą o tym, że slow to tak naprawdę nie chodzi o to, żeby coś było wolne, tylko żeby było uważne. To w takim razie, skoro jesteśmy w audycji frywolnie nakręceni, czy ludzie, którzy jakby żyją tym slow life, mogą być nakręceni w życiu, mogą mieć energię, mogą mieć taką, wiesz, rzutkość, pasję? No pewnie. Wiesz co, dla mnie to slow życie to jest właśnie życie z pasją, życie pełnią, życie radością. To jest coś takiego, jakbyś się stale kręciła na trawniku wokół, patrząc w niebo i słońce. I czerpała radość z tych takich najprostszych rzeczy. Więc właśnie czerpanie z takiej chwili, z tych prostych smaków daje tą energię, daje to przepełnienie i daje pasję życiową, bo to jest nierozerwalnie związane z pasją. Życie slow to nie jest leżenie na kanapie przed telewizorem. To jest slow w tym innym pojęciu, że no, zwalniasz. Dosłownym. Tak. Życie slow sprawia, że poszukujesz dalej, że chcesz, że robisz, że się rozwijasz. Tym to życie jest. To jest życie pełnią. Więc jak najbardziej jest tu miejsce na nakręcenie i jak użyłaś tego słowa, to ten trawnik i to kręcenie się pod obłokami wyświetliło mi się jak nic. No dobra, a jak w takim razie, bo powiedziałaś, że slow to nie jest leżenie na kanapie? Jak w takim razie łączy się to z tym biznesem? Bo sama jesteś aktywna, pracujesz, współpracujesz z wieloma firmami też między innymi, pokazując im, co robić, żeby pracownicy nie byli wypaleni, ale również w firmie konsultingowej pracujesz. Więc wydaje mi się, że wcale nie masz tak mało tej pracy. To gdzie tam miejsce na slow life? Nie mam mało pracy. Wiesz, że nigdy nie miałam i cały czas nie mam mało, a jednak mimo wszystko to się łączy. Jest to kwestia ustalenia pewnych zasad, bardzo naturalnych i zdefiniowania swoich potrzeb. Moje otoczenie wie, że pracuję do 17. Nie odbieram po 17 służbowych telefonów, czy nie odpisuję na maile. Nie zaglądam do służbowej skrzynki mailowej po 17. I oczywiście, jeżeli mam chęć popracować wieczorem, to robię, bo mam taką chęć. Jednakże dla mojego otoczenia jest wiadomość czytelna, że po 17 nie zawraca mi się głowy, po prostu. To jest moja prywatna przestrzeń. A coś z nią zrobię, to mój wybór. I do tego samego zachęcamy naszych klientów, do poszanowania potrzeb wzajemnych pracowników, do takiej uważności. My prowadzimy firmę w taki sposób, że szanujemy swoje potrzeby. Gdy potrzebujemy iść na urlop, bo jesteśmy zmęczeni, to dajemy sobie prawo do odpoczynku, bo organizm mówi, że jest zmęczony. Gdy potrzebujemy zająć się swoimi sprawami prywatnymi, to jest ważne i szanujemy to wzajemnie. Szanujemy czas swój, ale swoich klientów również. Więc tutaj bardzo dużo pochodzi od prostego słowa, szacunek do siebie nawzajem. I to jest nasza definicja slow biznesu, przejawiająca się w przeróżnych kwestiach, w szacunku do ilości słowa pisanego. Nasze oferty mają bardzo krótką postać. To jest szacunek do czyjegoś czasu i do czyichś potrzeb. Mówisz tu o potrzebach, a pokazałaś jeden model, tak? Z drugiej strony moje życie wygląda tak, że praca przeplata się z życiem. Czasem mam, jak ja to nazywam, weekend w środę o godzinie 11, bo właśnie wtedy mam czas i chęć pójść do kina na przykład. Czy jak ja się śmieję, najlepiej zakupy w galeriach robi się w poniedziałki rano, bo jest wtedy najmniej ludzi. Czy to też może być życie slow, czy to jest właśnie takie oddzielenie, że czas na pracę to jest czas na pracę, czas na odpoczynek to na odpoczynek? Każdy ma swoje potrzeby i wiesz co, fajnie, że to poruszyłaś, bo tutaj mamy dwa wątki. Jeden wątek jest taki, że zobacz, obydwie mamy takie potrzeby, żeby we środę czasem pójść do kina, tudzież na zakupy w godzinach porannych. W tym samym czasie będziemy, załóżmy, pracować wieczorem, bo taką mamy potrzebę,
czy chęć. Inna grupa osób będzie potrzebowała bardzo uporządkowanego życia, czyli pracy od 8 do 16 w zorganizowanym biurze, a później przestrzeni na czas wolny. Każdy z nas będzie miał swoje potrzeby w sensie ułożenia tego życia i to, co zapewni poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Ale tu jest jeszcze drugi wątek. Fajnie, że to wywołałaś. Bardzo promujesz fajną ideę workation. Często pokazujesz, że jeździsz na wakacje, które łączysz z pracą. Po prostu lubisz pracować w odmiennych miejscach na świecie, jest to dla ciebie naturalne łączenie. Ja zawsze oddzielałam pracę i odpoczynek, czyli kiedy pracuję, to pracuję, kiedy odpoczywam, to odpoczywam. Twoja filozofia bardzo mi się spodobała, postanowiłam spróbować. I powiem ci, że to nie dla mnie. W tym sensie, że gdy już znalazłam się w przestrzeni wakacyjnej, urlopowej, mając ze sobą komputer i postanowienie, że to, co będzie potrzebne, to zrobię, to tak bardzo byłam osadzona w tej przestrzeni, że nie potrzebowałam linku z tym światem tutaj obecnym, biznesowym. Tylko na tyle osadzam się w tej przestrzeni, na tyle jestem w niej obecna w każdej minucie, że nie chcę sobie zabierać tej minuty przez czynność z tą przestrzenią niezwiązaną. I to jest moja potrzeba. To jest moje bycie tu i teraz w danym momencie. A ty masz inną potrzebę i promujesz bardzo fajny pomysł. Też na slow życie, bo to też jest życie slow, zrównoważone. Tak, dla mnie wyjazdy to jest czas, kiedy ja jestem najbardziej kreatywna i oczywiście po takim na przykład dwudniowym całkowicie odcięciu się, wtedy mam jeszcze więcej energii i w ładnym miejscu z jeszcze większą pasją siadam do tego, co mam zrobić. Kasiu, wspomniałaś wcześniej o slow foodzie, wspomniałaś też o zdrowym odżywianiu, o jodze. To jak się ma takie życie slow do naszego ciała? Użyłam też parę razy słowa szacunek. Tak mogłabym je jak mantrę powtarzać. Szacunek, uważność na ciało. Jedzenie to jedno. Uważność na to, co jemy, bo wiesz, co promuje slow food? Korzystanie z regionalnych produktów, rozejrzenia się tego, co masz wokół, przygotowania tego z atencją, jeszcze lepiej w szerokim gronie, żeby to była też celebra przygotowania czegoś z bardzo regionalnych smaków i produktów. To promuje slow food i to jest fantastyczne, bo jesz to, co jest ci najbliższe, co pochodzi z terenu, którego jesteś częścią. Okay. No ale chyba też regionalne w kontekście takim, żeby to było też zdrowe, tak? Niekoniecznie tak, przywożone gdzieś z daleka i pryskane chemicznie. Zdrowe. Co to znaczy zdrowe? Gdybyśmy miały tutaj podać najbardziej bazową odpowiedź na to, nieprzetworzone bez sztucznych składników. Mhm. Czyli kupujemy produkty pierwotne, jakiekolwiek one są pierwotne i z nich przygotowujemy posiłek. Ale to też jest uważność na traktowanie ciała generalnie, bo tak, ciało zanieczyszczamy tylko nie tym, co jemy, ale też powietrzem, którym oddychamy, czy w końcu tonami kremów, które szczególnie jako kobiety się smarujemy, a to wszystko w sposób dobry lub zły odżywia nasz organizm. Więc dbałość o to, jak traktujemy to nasze ciało w każdym sensie odżywczym, a też na ile jesteśmy na nie uważni, co ono wysyła, jakie sygnały. Co nam mówi? Zaoferowanie ciału dobrego masażu, które je ukoi, który będzie bardzo relaksacyjny, oczyszczający emocjonalnie. Ja jestem ogromną fanką masaży. Tak troszeczkę się śmieję, że kolekcjonuję masaże, bo lubię testować kolejne, pochodzące z różnych regionów świata. Jestem ogromną zwolenniczką masaży i każdemu polecam. Polecam każdemu saunę, która oczyszcza z toksyn, która jest momentem takiego oczyszczenia nie tylko mentalnego, ale cielesnego. U nas jeszcze nie ma z jednej strony tak dużej wiedzy na temat saunowania, ale tych saun jest coraz więcej. Tych dwóch rozwiązań jestem ogromną rzeczniczką i to polecam, więc nasze ciało to my całościowo, ale słuchaj, ciało. To, co dzieje się z naszym ciałem, pochodzi z naszego umysłu. Ciało i umysł to jedność. Emocje generują bardzo dużo tego, co się w naszym ciele dzieje i naprawdę nie bez powodu jest powiedzenie, że coś nam leży na wątrobie, bo wątroba chłonie stres. I to, co się dzieje z wątrobą, to, co się dzieje z całym układem trawiennym, to są eleganckie sygnały na temat tego, co się dzieje z naszymi emocjami. I warto to czytać jako całość. Tutaj, wiesz, cały czas łączymy wątki, tak? Bo slow życie, uważność, dbałość o siebie, ale dla mnie jest to nierozerwalne. Dla mnie to jest praktyka na wszystkich tych poziomach i jakość życia na wszystkich tych poziomach i nie potrafię ci tego tak poszufladkować. Czyli chcesz powiedzieć, że jeśli zaczniemy od jednego elementu, to trochę idzie to jak lawina? To idzie jak lawina, bo zaczynasz czuć efekty, zaczynasz czuć inną jakość życia. Siłą rzeczy wokół ciebie są ludzie, którzy mają podobne zainteresowania i niosą kolejne inspiracje. To, co ja też polecam, to uczenie się od najlepszych. Miałam to szczęście, że od początku wybierałam najlepszych nauczycieli. Najlepszych nauczycieli jogi w Polsce, najlepszych nauczycieli uważności. Oglądam wykłady najlepszych nauczycieli światowych. I to jest też coś, co właśnie chcę nieść poprzez swój slow project, bo tyle wartościowych, wspaniałych
wspaniałych, pięknych osób poznałam na swojej drodze odkrywania, że chcę tak jakby odbiorcom moich działań, bo one będą różne, one będą płynąć sobie tak jak ja płynę w tym wszystkim, oferować kontakt z pięknymi ludźmi, oferować inspirację. To między innymi przez Slow Project chcę nieść. Chcę się podzielić tym wszystkim, co zebrałam przez ostatnie lata doświadczeń własnych, a zebrało się ich niemało. Kasiu, jesteś autorką Slow Projectu, który dotyczy właśnie takiego życia w wersji slow, życia w formie takiej uważnej. Powiedziałyśmy już o tym, jak to łączyć, czy jakby jak to wygląda, jeśli chodzi o naszą pracę, naszą karierę. Powiedziałyśmy o tym ciele, odżywianiu, ale jest takie hasło, które się pojawia, slow fashion. Czy ono też jest tobie bliskie? Nie wiem. Tak brzmi odpowiedź. Ja słyszałam oczywiście, czym jest slow fashion. Akurat w ten wątek nigdy nie weszłam. Wiem, że jest związane z noszeniem tego, co naturalne. Bo tu cały czas chodzi o naturalność, o to, żeby nie otaczać się sztucznością. I tak jak można wsmarować swoje ciało balsam, który kupimy w sklepie, a można potraktować je oliwą z oliwek, co bardzo polecam. I ono zostanie od razu inaczej odżywione. Tak samo w slow fashion, jak rozumiem, chodzi o noszenie rzeczy z naturalnych materiałów, włókien, chyba tak powinnam powiedzieć, zrobione. Chyba zwracam na to uwagę w sposób naturalny, czytając składy ubrań, ale nigdy nie myślałam o tym jako o slow fashion. Ale wiesz, co mam ochotę dodać w tym wątku? Bo to też jest taki wątek, rozmawiałyśmy wcześniej o oczekiwaniach społecznych, kwestii ubierania się często też zależnie od miejsca pracy musimy się dostosować. I rozumiem, że czasami tak jest. I sama żyłam przez lata w takim dostosowaniu do miejsca pracy, ale jeżeli tylko są do tego warunki, warto dać sobie wolność. Po prostu wolność w noszeniu tego, na co ma się ochotę, w niedostosowaniu się w jakimkolwiek stopniu do otoczenia, bo otoczenie na to patrzy, czy tego oczekuje, tylko ubieraniu się w sposób wolny, komfortowy dla siebie, cokolwiek to znaczy, bo znowu to będzie indywidualne. I absolutnie nie wiem, czy to się wpisuje w slow fashion, ale jeżeli coś od siebie, w sensie swojej filozofii ubraniowej mogłabym dodać, to ona jest właśnie taka. A czy slow łączy się jakoś ze sztuką? Bo wiem też, że odkryłaś w pewien sposób właśnie kreatywność, sztukę, jak to nazwać? Kreatywność, a sztuka. Kreatywność to nasza cecha i każdy z nas jest kreatywny. A sztuka, jeżeli zapytam ciebie, z czym ci się kojarzy kontakt ze sztuką, to z czym? No z jednej strony z byciem odbiorcą tej sztuki, czyli na przykład oglądaniem obrazów, z drugiej strony z tworzeniem sztuki, czyli tworzeniem przeróżnych rzeczy, tak? Chodzi mi po głowie, no mogą być to obrazy, może być biżuteria, przeróżne formy, które nazywamy sztuką. Wiesz co, gdy miałam 30 lat, zaczęłam malować. Stało się to po tym, jak przez całe dzieciństwo nabrałam przekonania, że nie umiem rysować. I był to ogromny blok w mojej głowie. I w pewnym momencie, mając lat 30, tak we mnie coś wezbrało. Pojechałam do sklepu plastycznego, kupiłam farby, pędzle, płótno i zaczęłam malować obrazy. Tak po prostu. Forma wolnej ekspresji. Bo dlaczego mam nie malować? Śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej. Tak samo malować może każdy. Zresztą twoja mama poczyniła podobny krok i zaczęła malować, z tego co pamiętam. Tylko tak, powiedzmy, jeszcze trochę później niż ty. Ale właśnie cudowne jest to, że to zrobiła, bo nigdy nie jest za późno. Więc z jednej strony wolność ekspresji. Można malować, można rzeźbić, można szydełkować i wyszywać. Tak, to jest slow. To jest slow, to jest powrót do pierwotnego smaku i do takiej wolności emocjonalnej. A z drugiej strony, tak jak powiedziałaś, odbierasz sztukę. Czyli co? Zatrzymujesz się na chwilę. Poddajesz się refleksji. I każda refleksja jest dobra. Każda, bo każdy z nas odbiera sztukę przez swój pryzmat, przez swoje filtry. W ogóle to jest tak, że nie bez powodu wybieramy taką, a nie inną sztukę, takie, a nie inne obrazy, rzeźby, bo one są bardzo bliskie z naszym momentem, w którym akurat jesteśmy. Coś do nas mówią, z czymś w jakiś sposób są dla nas bliskie. Ale jest to ten moment refleksji, głębszej refleksji w codziennym zagonieniu nad sprawami, przepraszam, że to powiem, błahymi. I dlatego warto. Na swojej drodze mam to szczęście, że zaczęłam poznawać wspaniałych artystów. I co ciekawe, ludzi, którzy gdzieś tam ukryci w swoich pracowniach tworzyli, a mi bardzo trudno było przeżyć to, że to wszystko tak piękne i tak wartościowe jest ukryte w ich pracowniach. I bardzo jest mi miło, jeżeli mogę to trochę wydobyć na światło dzienne i w różny sposób tak się dzieje. Więc w takim sensie lubię tą sztukę promować, bo sztuka jest dla każdego i warto, aby jak najwięcej osób zdobyło się na tą minutę kontaktu. Ona coś wnosi. Wnosi chwilę ważną. To jeśli ktoś z naszych słuchaczy
słuchaczy został zainspirowany dzisiaj tym, co usłyszał, zainteresował się i choć trochę chce to slow w swoim życiu wdrożyć, gdzie może znaleźć informacje o twoim projekcie? Jeśli pytasz o projekt, to jest widoczny na Facebooku. To jest grupa na Facebooku, która nazywa się Slow Project, pisane łącznie. Tam dzielę się wtedy, kiedy mam ochotę, tym, co mnie inspiruje, albo umieszczam informacje o wydarzeniach, jeżeli takie mam ochotę zorganizować i organizuję. Także zachęcam serdecznie do śledzenia grupy Slow Project, pisane w ten sposób na Facebooku. Strona fundacji to Slow Life, pisane po polsku, slowlife.org.pl. Zapraszam, zachęcam do obserwowania. Bardzo ci dziękuję za obecność i rozmowę.